Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w pierwszym odcinku nowej serii Darksiders 1. Jednostka pamięci, oczywiście czekajcie, wybiorę sobie to na początku. No i dobrze, mamy tutaj, jak widzicie, New Game, Load Game i Option. Tę grę nagrywam ze względu na to, że kurczę, strasznie się tam pultaliście, że Mortal wygrał, a nie Darksiders, ale słuchajcie, no tak żeście głosowali, no i tak było, no nagrywam to po prostu, bo chciałem, znaczy ta gra jest fajna ogólna i fajnie się w nią gra, tak więc mówię, dobra, nagram obydwie, ale nie obiecuję, że będą odcinki codziennie, bo już tych serii trochę mam zaczętych, tak więc nie dam rady, tak wiecie, wrzucać po 5-6 odcinków dziennie, tak więc coś za coś. Ale dobrze, no co tutaj mamy w ogóle, chyba to zostawię tak jak jest. Darksiders chyba nie będę opowiadał nikomu, co to jest za gra. Powiem tylko, że gramy tutaj wojną, jednym z jeźdźców apokalipsy. Dwójkę oczywiście też możecie na moim kanale oglądać z śmiercią w roli głównej, ale my bierzemy oczywiście sobie nową grę i normalny, nie? Normalny poziom. Accept. Zobaczmy. Zaraz powinno być chyba widowiskowe jakieś intro czy coś tam. Press X to atak. No dobra, jakieś tutki muszą być oczywiście, jakby żeby mogło być inaczej. Gierka jest dosyć długa, tak więc możecie się spodziewać mnóstwa odcinków. Zależy też jakiej długości będę robił, ale przeważnie będą to od 20 do 30 minut. Tak więc ona jest przewidziana gdzieś na około 16 godzin. Ale dobra, ja się zamykam i zapraszam do oglądania. An entity bound by ancient laws to preserve order and balance. It held that any great power, unchecked, threatened the very fabric of the universe. In time, heaven and hell came to honor the council and its laws, for none were beyond the swift and terrible justice of the council's enforcers. A fearsome brotherhood known as the Four Horsemen. Amid the turmoil, the first humans emerged. The council foretold that these weak but cunning creatures would someday be integral to the balance. Thus, a third kingdom was named, the Kingdom of Man. By order of the council, a truce was forged between heaven and hell. The great pact was bound by seven seals to be broken at the appointed time. When man's kingdom stood ready for the end war, a battle that would bring balance and determine the ultimate fate of the three kingdoms. Accident in roll 3 and
No okej, okay, zaczynamy. Mamy tutaj naszego wojownika. Press X to atak. Zobaczmy, jak się tutaj gra nim. Muszę sobie przypomnieć troszeczkę. RS, no oczywiście. Jak tam jakieś wykończenia są, jak nad ich głowami jest jakiś przycisk czy coś, ale prawdopodobnie zawsze jest to przycisk B. I wtedy możemy efektownie wykończyć naszego wroga. Typowy slasher. Naprawdę fajna gierka, powiem wam. Dobra, wykończmy jeszcze tego. Zajebiście. Czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? No teraz ten duży pewnie będzie się tu wściekał na nas. No okej, okay, dobra. Jak tu się uniki robiło, co? Muszę sobie... Czekajcie, LB i RT... Aha, to możemy perspektywę zmieniać. Aha, i chaos form. No tak, zapomniałem, że tutaj mamy coś takiego. No wtedy, w tej formie oczywiście możemy nakurwiać ile wlezie, bo praktycznie przeciwnik nic nam nie robi. Dobrze jest rozwijać później tą formę. Czy on spieprzył? Chyba tak. No i oczywiście przejście. Mamy przejście. Widzicie, jesteśmy w świecie ludzi. Czekajcie, zmienię się z powrotem. Jesteśmy w świecie ludzi. Tutaj jest troszeczkę inna fabuła niż w dwójce. Znaczy wiecie, z innej perspektywy jest tu ukazane, ale one są jednocześnie. Jak wiecie, dwójka, jedynka działy się w tym samym momencie, bo wszyscy cztery jeźdźcy spadli, no po prostu w innych miejscach i dwójka była pokazywana z perspektywy śmierci, jedynka z perspektywy wojny. Nie wiem jak z dalszymi częściami będzie, bo z tego co słyszałem, to THQ zbankrutowało. Ktoś tam przejął tą firmę. No jakieś pogłoski krążą, że mają zamiar wydać tą grę. No to by było dla mnie głupie, jakby zrezygnowali z takiej, kurczę, z takiej serii ogólnie. No bo jak wiecie, to było zajebista. Jedna z lepszych gier, zobaczcie tam w tle. Jeden, o, taki wielki, on był chyba w dwójce nawet, pamiętam, nie? Te golemy takie. Dobra, tam chyba mamy iść, bo nigdzie więcej nie widzę tutaj przejścia. Tak więc lecę tam w jego stronę, zobaczę. To oni go tak przywiązali tymi łańcuchami. Możemy to chyba też podnosić, tylko czekajcie, ja muszę sobie przypomnieć po prostu wszystkie przyciski. Aha, B możemy podnosić i rzucamy. Którym rzucamy? No nie wiem, akurat jeszcze do tego nie dożyłem, ale za chwilę. To są ci aniołowie. Fajna sprawa z nimi też, bo zajebiście wyglądają swoją drogą. Takie metalowe zbroje, wszystko wiecie, takie futurystyczne. Zaraz się nimi zajmiemy. O, dawaj. Dobra, ten jeden poszedł, nie? Możemy formę tutaj włączyć i chyba wezmę, to zrobię. I szybciutko się nimi zajmę. A co? Mogę przecież. Tamto się wywalił, nawet nie widziałem tego. Ucieka chyba, co? Ale raczej z nim nie będziemy walczyć, chociaż już tego nie pamiętam dokładnie. Aha, to są meteory. Okej. Lecimy za nim. Mogę ten autobus rozwalić? Tak, mogę. Można wszystko praktycznie rozwalać, oprócz budynków. A ludzi też można, no tak. Jakbyże mogło być inaczej. Czekajcie, tutaj gdzieś był punkt jakiś zaznaczony na mapce. Czyli już powrotu nie mamy. Zanim nie będę szedł, bo wskazuje mi... Czekajcie, chyba że będzie trzeba naokoło leźć, to też... To też może być jakiś tam wybór. Tylko najpierw tak, tymi kurczę ścierwami bym się tu zajął. Tam chyba raczej nie prze... Tak, mi się zdaje, że i tak będziemy musieli naokoło iść. Dawaj. Wszystkich siekamy. Nie wiem, czy kurczę teraz jeszcze punkty dostaję. Doświadczenia, wiecie. No tutaj jest troszeczkę inaczej to zrobione niż w dwójce. Tam już całkowity RPG był
sklepany z tej gierki. Tutaj natomiast to jest jeszcze taki typowy slasher. Oczywiście rozwijamy tam jakieś umiejętności, kupujemy w sklepie. Ale taki, powiedzmy, pół na pół to był RPG jeszcze wtedy. Natomiast dwójeczka już fajna. Bronie wszystko mogliśmy zmieniać, kupywać lepsze, gorsze sprzedawać. No właśnie. Coś się dzieje, co tu się dzieje? O, pięknie. No, potem będziemy mogli wspinać się. Dobra, to w tamtym kierunku. Tam chyba nie pokazało się, tak. W tamtym kierunku. Tylko tak patrzę jeszcze, czy nie ma tutaj czegoś. Ale raczej to początki, to wiecie. Musimy dojść do jakiegoś tam momentu, później będziemy mogli sobie już swobodnie eksplorować ten świat. Chociaż on nie jest tak otwarty jak dwójka, ale też jest duży, też jest duży. I trochę nas czeka tutaj przygód, zanim, kurczę, dojdziemy do końca. Jedna z dłuższych gier, naprawdę jestem pełen podziwu, że stworzyli tak długą grę. No a dwójka, jak wiecie, była jeszcze dłuższa. Okej, dobra, idziemy na górę, jest tutaj aniołek, ale chyba ktoś go porwał, jakieś, nie wiem, latające coś. Coś. Gdzie mam iść, co? Tym razem, nie ma mapy. Tutaj mam na to wskoczyć, czy co? Jump on the horizontal pipes and the rise. Coś na jakieś rury wskoczyć, tak? Które rury? Zaraz, 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 zaraz. Chyba na to. Znaczy to nie bardziej. Nie za bardzo rury. Znaczy co to jest? To są kable jakieś, nie rury. Czy tam pręty, nie wiem. Ale pipes to są chyba. Tłumaczenie na polski to rura. Okej, no dobra, mniejsza z tym. Doszliśmy na drugą, na drugi dach przeszliśmy. To są przewody elektryczne, a nie tam jakieś rurki. Yeah, pięknie, pięknie. Żyje? Nie żyje. No jakby mógł przeżyć takie jebnięcie. Czy ja tam... No już myślałem, że coś źle zrobiłem. Czekajcie, RB i gałka, tak? Zaraz muszę sobie to obczaić. Pięknie, łeb ujebany. I tego też przetniemy na pół, fajnie. Nie wiem, czy to nie o to czasem chodziło. Taki dash jakby. Powiem wam, że nawet zwinna ta postać w porównaniu do God of War, tak? Dobrze mówię? Nie, sorry, w God of War też jest dosyć fajnie się gra. Ale wydawało mi się, że jak w dwójkę zagrałem, to ta postać no, po prostu była strasznie powolna w porównaniu do śmierci, ale nie, kurczę, jakoś nie wiem. Fajnie się nią gra. Jest żwawa. No dawaj, dawaj, dawaj. Co to wylazło tutaj? No mniejsza z nimi, najpierw się zajmijmy tymi. O właśnie, ten dash. Nie wiem, czy tym dashem możemy kurczę ich atakować. Znaczy raczej nie, nic nie obrywają. Wezmę normalnie go wykończę. Fajny motyw będzie tutaj też z rękawicą naszą. Będziemy mieli takiego jakby sprzymierzeńca. Oczywiście on tam jakiś udział ma w tym wszystkim i po prostu no... chcąc, nie chcąc będziemy musieli z nim podróżować. Właśnie, właśnie bardziej nie chcąc, bo... No jesteśmy zmuszeni, po prostu jesteśmy zmuszeni na jego towarzystwo. Ale to też nie aż tak źle, bo będziemy mieli kilka fajnych umiejętności z jego strony, na pewno. Czekajcie, na górę, nie? Tutaj chyba wejdę. No chyba dobrze poszedłem. Idzie się tu zgubić, a zwłaszcza pod koniec gry, powiem wam, że tam jest masakrycznie ciężko. Znaczy ciężko, są fajne, dosyć wymagające zagadki logiczne. Tak więc będę musiał sobie troszeczkę je przypomnieć wcześniej, żeby tam nie było jakichś faili za dużo. O, pięknie, pięknie. Jesteśmy z powrotem na ziemi. Czekajcie, coś tutaj leciało. Wydawało mi się, że ten duży. Dobra, no wiem, że mogę użyć tych obiektów. Aha, w ten sposób, dobra. I RT Troll. No możemy tak rzucać. A ja właśnie się zastanawiałem, który przycisk za to odpowiada. No teraz już wiemy. Tak więc dobrze jest czytać nieraz te samouczki.
chociaż w większości przypadków ja ją mijam. Tam później wychodzą takie właśnie problemy. No nic, dawaj. Mam jeszcze 3 paski życia, a te paski są tam, widzicie, oznaczone takimi czaszkami jakby zielonymi. Jeden taki pasek to jedna czaszka. Ale nic, no dawaj. Zresztą nie wiem, po co ja to wszystko tłumaczę, jak ta gra jest taka stara. Znaczy stara, no nie jest. Kilka lat już ma, dobre kilka lat. I pewnie wszyscy ci, co są fanami takich gier, to już się dawno z nią zapoznali. No ale nic, teraz tak, powiedzcie mi, w tamtą stronę chyba będziemy podążać, tak mi się zdaje. Coś tam jebło znowu. Apokalipsa, naprawdę prawdziwa apokalipsa. W dwójce jest fajnie ukazane później, jak ten świat już nie istnieje. Ludzie w ogóle przestali istnieć, no i śmierć próbuje naprawić błędy brata. No i on właśnie wskrzesza tą ludzkość na końcu. Jest chyba ten generał cały. A może i to nie był generał? Tutaj jest jakiś... Tak, to jest ten, kurczę, nasz głównodowodzący. No naprawdę kozacko wygląda. Jak na anioła to wygląda bardziej na demona niż na anioła. No te laserowe dzidy za bardzo tutaj widzę, że nie działają na nich. No i idzie nasz koks. Kurczę, konkretnie. Troszeczkę z Warcrafta postacie przypomina. No i zajebiście, co mamy zrobić? LT focus wall on single enemy, use RS to cycle to enemies. Okej, będziemy, wiecie co, napieprzeć w niego. No tak, zajebiście, oberwał. Nie wiem, czy w te łapy mogę napieprzeć, ale zaraz za bardzo nie chcę tam podchodzić, bo to się może, kurczę, źle skończyć. Raczej mam zrzucać w niego tymi różnymi samochodzikami. O tak, no obrywa. Jakoś tam obrywa, o właśnie. I teraz chyba będziemy mogli troszeczkę ponapieprzać. Właśnie oberwał. No dawaj, kolejne autka potrzebne mi są tutaj. No, zaczyna coś grubszego kombinować. Dawaj. Nie mam jeszcze takich fajnych rzeczy, wiecie, tam będę miał coś takiego, broń, którą będziemy mogli miotać na odległość. Fajna sprawa. No dajesz, chyba teraz będą samochody. Nie, jednak jeszcze nie. O, chyba lecą samochodziki. Tak jest, mamy. Dostał znowu. Rękę nic mu nie zrobimy, trzeba czekać, aż ten łeb jego będzie tutaj niżej. Nie wiem, czy kurczę teraz go... Nie dosięgnę w ten sposób. Chyba będę musiał kilka razy najpierw trafić tym autkiem. Aż oberwałem, lekko oberwałem. Dajesz. Okej.
No dawaj, dawaj, dawaj. Co on tu kombinuje z tym, nie? Próbujemy to wyrwać, ale tutaj nie ma sensu nawet do tych łap podchodzić, bo nic mu nie robię. Tu jakoś obrywa, no nie powiem, nie powiem. Czekajcie, szykuje się na coś grubszego, no właśnie. To tymi łapami lepiej nie wchodzić, pod nim lepiej nie wchodzić. To się może źle skończyć. No dawaj, dawaj, rzuć mi te kurcze samochodziki, bo ja cały czas czekam tutaj. Nie jest, pięknie, oberwał. Nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Teraz będę mógł posięgnąć. Cholera, no. Niech to szlak. W sumie to zaraz mogę użyć tej mocy. Znaczy, mogę ją użyć, czy nie mogę? Nie, nie mogę jej użyć. Mam jeszcze za mało chyba tych punktów. Czekajcie, weźmy, weźmy, weźmy. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, oberwał. Teraz powinien tutaj... Jest. Fajnie, jest wykończenie chyba. Ktoś nas powstrzymał. Cholera, i teraz nic nie mogę zrobić, kompletnie nic. Broń mi gdzieś wypadła, ale tak miało być. Responsible. How? What hope do you have against the Destroyer's armies? You are powerless. Then I will fail, and the demons will have carried out your sentence. Very well. You will return to the Earth, but you will be watched. Come forth.
will really get under your skin. Okej, okay, małe przypomnienie. Tutaj, jak wiecie, wyrobili nas w ludobójstwo wszystkich ludzi. No i oczywiście ten cały tutaj, nie wiem kto to jest, Council czy tam jakoś tak. Chyba ta rada cała. Po prostu dają nam tam drugą szansę, abyśmy odpokutowali nasze winy. Jest nasz mieczyk, zaraz do niego sobie podejdziemy, weźmiemy. Jak mówiłem, widzieliście tego jakby takiego szkieletorka, nie wiem co to tam był. On będzie nam, no, on będzie z nami podróżował, po prostu. I nas obserwował przy okazji. Dawaj ten miecz. A my będziemy zaczynać naszą przygodę, będzie troszeczkę tutaj zabawy. Blade Gazer. To są nasze moce, możemy tutaj zobaczyć sobie inwentory, czyli nasz taki jakby plecaczek, mapping. Okej, dobra, zobaczmy. Level pierwszy, gejzer, jak to w ogóle wziąć? Aha, możemy to właśnie zakładać sobie tu. Dobra, pod X-em niech będzie, nie? Kamienie jakieś, tak? Co to jest? Life Essence. Aha, i to jest tu założone, no dobra. Jakoś się tego używa. Aha, dobra, już wiem jak, już wiem jak. Przytrzymując tył przycisk LB. Dobra, jest tam teleport jakiś, czekajcie, jeszcze zobaczymy. Tak, to jest ten gejzer cały. Kamienia nie możemy na razie użyć. Ale dobra, no co, lecimy do teleportu. No i te duszyczki będą nam służyły jako punkty doświadczenia. Currency, Health and Rat. Niebieskie to są właśnie, które za nie będziemy po prostu kupywać lepsze ulepszenia jakieś. Lepsze ulepszenia, no ogólnie ulepszenia, jakieś inne przedmioty. Zielone oczywiście zdrowie, no i żółte ta wściekłość cała, co będziemy uzupełniać ją. Czy mogę tu wejść? Nie mogę, ale coś się dzieje innego. Council confers with demons now, does it? Since the truce was broken, some demons have fallen from the Destroyer's favor. Volgrim is one such outcast. He has long sought an audience with us. How long have I been here? No i właśnie chyba zainfekował naszą rękawicę. Looks like our trajectory was a little off. Not so fast, horseman. Let's lay down a few ground rules. Until this is over, you're a dog on a leash. I say bark, you bark. And if I have to kick you, you'd better not bare your teeth. Understand? Or should I teach you to play dead? Troszeczkę poniżające, no ale nic, musimy go słuchać. Seraphine Hotel, find the demon Volgrim. Volgrim to jest chyba ten demon, u którego będziemy mogli robić różnego rodzaju zakupy, tak mi się wydaje. Już nie pamiętam, ale chyba tak. On nawet w dwójce chyba był. Co mamy tutaj? Pod tą? No tak, ten nasz, czekajcie.
tu jest total game time 16 minut. Atak, focus, house form. No dobra, to są te podpowiedzi, statystyki, world, tu jest nasza mapa świata. Zaraz. W którą stronę mamy iść? Co? Tutaj mamy na górę wejście. I chyba tylko tędy. Tak więc dobra, wspinamy się. Zobaczmy, jak to wygląda. Zaraz powinien gdzieś na mapie tam się pokazać nam ten żółty punkcik. Wezmę sobie, będę szedł tędy na razie. Okej, okay, tutaj po boku sobie przebiegniemy za chwilę. Na szczęście on się dosyć fajnie porusza, szybko. To sobie rozwalę. A, coś się tutaj włączyło. Chyba kolejni przeciwnicy zaraz będą tutaj wychodzić. Jakieś zombiaki, najsłabsi przeciwnicy, ale dobrze sobie najebać troszeczkę tych punktów. O właśnie, duszyczki już zaczynają wylatywać, tak więc teraz od tej chwili jest warto rozwalać wszystkich dookoła. Nie wiem też, czy dostajemy takie dusze, znaczy z przedmiotów to raczej nie, to muszą być jakieś tam kreatury, które coś tam z duszą mają wspólnego jednak. To zaraz zobaczymy, czekajcie. A nie, zobaczcie. Też, kurczę, wychodzą nawet z samochodów te dusze. Okej, dobra, gejzer. Możemy sobie użyć, a czemu by nie? Fajny obszarowy atak. Oczywiście trzeba tutaj kontrolować nasz ten wskaźnik cały, odpowiedzialny za używanie tych mocy. No, dawaj. No i są duszyczki. 267 w tej chwili. Tam nie będę tego aż tak wszystkiego rozwalał, no ale skupię się oczywiście na przeciwnikach. O, to są te huby buby wybuchające. Dobra, ja wiem, co mam robić. I jedziemy z nim, jedziemy. Gauntlet Glow, co to jest? No dobra, możemy łapać w ten sposób, tak? I niszczyć ich. No dobra, może być, nie? Okej, dobra, czekajcie, to weźmy jeszcze, rozjebmy. No dawaj. Chociaż nic tam to nie dało. Tu chyba można... Tak, można tutaj rozsunąć tą windę. No właśnie, jakaś zleciała z samej góry. No dawaj, puść. Okej, tylko że chyba źle poszedłem. Chyba raczej tam wyżej trzeba było iść. Na szczęście jakoś szybko on się porusza, tak jak już mówiłem. No przełaź, koleś. Tak, to jest chyba tutaj. My tak, dobrze. Dobrze idziemy. No i dobra. Tu jest ten wielki bobasek. Huba buba wybuchająca. Okej, dobra, muszę troszeczkę, wiecie, pobawić się tym daszem, po prostu nauczyć się jego. Czekajcie, nie wiem, w którym momencie on wybucha, czy trzeba go ponapieprzać i do jakiegoś dragging... Aha, no dobra, spoko, zaraz się tym zajmę. Przesuwanie obiektów, czekajcie, on chyba teraz właśnie... Muszę patrzeć po prostu, kiedy on będzie już się szykował do wybuchu i wtedy odejść. O, właśnie chyba teraz, co? Znaczy nie, coś tam kurczę jebnął, ale to nie był jeszcze ten dokładny wybuch. Nie chcę po prostu być w centrum tego, jak to zrobi. O. Dobra, czyli już kumam, jak się będzie tak świecił. Znaczy on cały czas się świeci, ale jak będzie się bardziej palił. Jest tutaj coś do przesunięcia, zaraz zobaczymy, ale prawdopodobnie trzeba to przesunąć w tamtym kierunku, tak? Dobrze mówię?
gdzieś tam na górę wskoczyć, lub tutaj gdzieś, zaraz muszę zobaczyć, obczaić dokładnie, żebym nie przesuwał tego w niepotrzebną stronę. Czy tutaj przejdzie to? No tutaj może nie przejść, to też jest jakiś tam problem. Jest skrzynia za to, zaraz sobie weźmiemy skrzynkę. To jest praktycznie jeden cios odpowiedzialny za ataki, drugi możemy jeszcze łapać. Skrzynię przynajmniej się szybko otwiera. Wystarczy podbiec i walnąć taką skrzynię. Zaraz. Tak patrzę teraz, gdzie tą skrzynię można przesunąć. Znaczy skrzynię, teraz już o tą skrzynię będę pieprzył. Gdzie to mamy przesunąć? Aha, w tamtą stronę, tak mi się zdaje. No to na razie... No tak, przecież tutaj mamy ograniczoną możliwość, gdzie możemy przesunąć. Zapomniałem też trochę tak... nie spojrzałem. No i to takie głupie z mojej strony, że najpierw, kurczę, powinienem sprawdzić właśnie tutaj, czy mogę dalej to przesuwać, czy nie. No ale nic, okej, widzę, że tak się poruszamy szybciej. I dajesz dalej, napieprzamy. Fajna relaksująca gierka. Dawaj, może troszeczkę rage'a mamy, czy nie? No nie mogę użyć jeszcze. Czy jeszcze ktoś żyje? Nie widzę takich osobników. Okej, tutaj na górę znowu, co? Troszeczkę niżej, tak, i tu wchodzimy, zajebiście. Wychodzimy chyba na zewnątrz, no, myślałem, że wyjdziemy na zewnątrz, ale jednak się coś tu zawaliło i musimy znowu bawić się w środku. Co to jest? Aha, to dopiero się wyłączy, jak pokonamy pewnie wszystkich przeciwników. Taka typowa, wiecie, pułapka w slasherach. 394... Już duszyczki, zaraz będzie 400, już jest 400, pięknie, ale to jest tak bardzo mało, bo tam później będą takie drogie rzeczy, że naprawdę, żeby to kupić, to byśmy tutaj musieli zgładzić chyba, nie wiem, całą ludzkość. A razem z demonami na czele. O, no tak. Coś większego, zawsze coś, kurczę, większego ma więcej tych duszyczek, nie? Czekajcie, cholera. Gdzie ten dasz był? Aha, tu jest dasz. No, kurde, no. Dawaj. Uniki. I atakujemy. Gdzie jesteś, kolego? Dawaj. A, kurczę, złapał mnie. Troszeczkę podurbował. Ostatni pasek życia. Przydałoby się... Aha, zapomniałem. Kurczę, tutaj mi odebrali te moce. Ja mam tylko jeden taki pasek. Znaczy jeszcze jeden, wiecie, mogę tam wziąć. A wtedy miałem chyba aż 4. Z tego, co tam widziałem. No koleś, mógłbyś już pomału padać. O, widzę, że jest wykończenie. Dobra. No i ekstra. Fajnie. Trochę życia dostaliśmy oraz tych orbów. Może będę to... Nie, to są dusze. Trochę duszyczek. Zaraz. Tutaj nam odblokowało, nie? Widzę, że jest przejście jakieś boczne, ale czy tutaj nie było jakiejś skrzyni też po drodze? Bardzo możliwe. Chociaż one z daleka się świecą, nie widzę za bardzo. No nic, lecimy dalej. 41 minut już, kurczę, może będziemy kończyć pomału ten odcinek, co? Okej, wiecie co, w tym miejscu sobie skończymy, bo nawet nie spojrzałem na budzik. Tak więc ja się z wami żegnam, zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka z serii Darksiders. Na razie, cześć!